Bądź w centrum sportu. 89 FM. W centrum sportu, magazyn siatkarski, witam serdecznie po tak cudownej niedzieli i dzisiaj gość naszego programu, Krzysiek Ignaczak. Dzień dobry, witam Państwa. Krzysiek, nie wiem jak mi to przejdzie przez gardło, a jak masz przejść? Były mistrz świata. No słuchaj, ja też się tego tak nie spodziewałem, że tak szybko nas detronizują chłopaki, ale cieszę się z tego sukcesu, z racji tego, że na pierwsze strony gazet, i nie tylko gazet, ale wszystkich mediów wraca siatkówka, znowu zaczyna się kręcić atmosfera wokół siatkarzy. Mam nadzieję, że to teraz zostanie wykorzystane przez Polski Związek Piłki Siatkowej i nie tylko, że to będzie ubrane fajnie marketingowo, że pojawią się chłopcy w reklamach, żeby jakby pielęgnować ten sukces i napędzać cały czas tą koniunkturę, wykorzystać środki ministerialne, poprosić ministra o to, żeby może wsparł jeszcze naszą dyscyplinę w jakikolwiek sposób, bo to jest te 5 minut chłopaków dzisiaj. No dzisiaj odebrali odznaczenia od pana prezydenta, wczoraj tak jak się śmiejemy i tu kolokwialnie mówiąc, jak to było w jednym filmie, wizyty w zakładach pracy, więc teraz się akurat tak zaczyna taki okres dosyć gorących podróży. Niech korzystają z tego jak najlepiej. Czekamy na połączenie z Wojtkiem Drzyzgą. Krzysiek, i właśnie o to cię chciałem zapytać. Jak się czuje zawodnik, który w niedzielę bardzo późno wygrał Mistrzostwo Świata? Całe szczęście, że samolot się zepsuł. Ale i później wracasz i tak, powitanie na Okęciu, super, tym chłopakom się naprawdę, tym naszym kibicom należy się to powitanie od naszych najlepszych kibiców, ale później tak, jakaś konferencja prasowa, wizyta u premiera, dzisiaj u prezydenta, jak się to znosi? To jak to się doznać, to sama przyjemność, to już jest ta jak to powiedział Tomek Haj, to taka truskaweczka na torcie, no konsumują jakby swój sukces. No takie przywitanie na lotnisku jest bardzo miłe i sympatyczne. Natomiast szczerze, wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy mistrzami świata, można było to ubrać w zupełnie inny sposób. Przecież Warszawa to jest stolica, przecież mamy kolumnę Zygmunta, skoro Legia potrafi, mamy autobusy. Skoro Legia potrafi świętować swoje sukcesy na placu zamkowym, dlaczego by nie obwieścić tego, zrobić jakąś fajną fetę tym chłopakom, bo należało im się. Zrobili naprawdę wielką rzecz, nikt na nich nie stawiał. Myślę tutaj w środowisku naszym eksperckim liczyliśmy, że ta szóstka to będzie już naprawdę sukces, że czwórka to już będzie ziszczenie wszystkich marzeń, a chłopaki zrobili naprawdę wielką rzecz, wygrywając złoty medal Mistrzostw Świata. Bronić, pamiętajmy, drodzy Państwo, jest trudniej niż zdobywać, więc tym bardziej ten sukces ma jakieś takie podwójne dno, że uważam, że można było to zupełnie inaczej zrobić. Przecież wiedzieliśmy, i to nie jest kwestia zorganizowania czegoś na szybko, a wiedzieli, myślę, że tutaj dużo wcześniej, że można było zrobić im taką fetę właśnie chociażby w centrum Warszawy. Usprawiedliwiasz to właśnie tym, że tylko Krzysiek Ignaczak przewidział przed mistrzostwami walkę Polaków, wejście Polaków do strefy medalowej. Inni to tak facznie, tak zakodowało nam się to szóste miejsce, że tak wszyscy już po wejściu do tej szóstki byli zadowoleni. Ja szczerze powiem, że tylko i wyłącznie po drabince, jaką żeśmy mieli, można było się spodziewać, że ta drużyna się nakręci, i tak faktycznie się stało. No po pierwszym meczu z Argentyną myślę, że każdy z nas, każdy z Polaków, który sympatyzował w jakikolwiek sposób z tą drużyną, był zły, był zdenerwowany i nie jeden epitet poleciał pewnie w stronę chłopaków, gdyż no to było oczywistym, że mieli sobie zapewnić awans do tej, załóżmy, szóstki, wygrywając z potencjalnie słabszą drużyną Argentyny. Tu by się należało zastanowić już bardziej pod kątem tego, jak zmienić system rozgrywek, jak zmienić ten czempionat, żeby nie było kombinowania, żeby nie było zmian w trakcie, żeby nie było uprzywilejowanej drogi, załóżmy, gospodarza, bo to jest troszkę, no, żeby nie powiedzieć, kuriozalne w moim odczuciu. Jeżeli się chcemy być liczącą dyscypliną, to musi być stała formuła. Czemu nie przyjmiemy na przykład rozgrywania bardziej rozbudowanej formuły, taka jak przyjęta jest, załóżmy, na Igrzyskach Olimpijskich, gdzie ten turniej jest wydłużony. Sami zawodnicy narzekali na zmęczenie, bo grać jeden dzień po dniu, to naprawdę dla organizmu dzisiaj
każdego sportowca to jest ogromny wysiłek. Więc jeżeli chcemy mieć te widowiska na najwyższym poziomie, na tym poziomie takim sportowym, 100% zaangażowania zawodników mentalnego i fizycznego, to faktycznie przydałaby się ta przerwa na regenerację, żeby grać minimum co dwa dni. Piłkarze grają turniej jeszcze bardziej rozciągnięte. Jeżeli przyjęlibyśmy taką formułę, oczywiście, żeby to wszystko było transparentne, żeby nie było kombinowania, no w takim kierunku musimy tutaj iść. No po tym pierwszym spotkaniu z Argentyną byliśmy na nich źli, natomiast oni pokazali, że po dwóch porażkach, bo przecież jeszcze przyszła porażka z Francją, potrafili się dźwignąć mentalnie jako zespół. To było coś fenomenalnego. Nie wiem, co zadziało się w szatni. Nie wiem, co powiedział im Vital Heinen. Wiemy. Nie rozmawiałeś z Miśkiem Kubiakiem? Wiesz co, rozmawiałem, natomiast nie rozmawialiśmy on tak dokładnie, co tam się wydarzyło. Nie chciałem przeszkadzać chłopakom. Wiem, że to takie rozmowy to nie są na miejscu. Teraz może po turnieju faktycznie jak trochę odsapną, jak będą mieli troszeczkę więcej czasu, zadzwonię i zapytam się faktycznie, co się tam zmieniło, tak na dobrą sprawę, że ten zespół zyskał zupełnie inne oblicze. Ja uważam, że te dwa mecze serbskie były, mecze z Serbami były takie kluczowe dla tych mistrzostw i od tego wszystkiego się zaczęła ta droga Polaków jakby po ten sukces medalu Mistrzostw Świata i oczywiście to, że miał Michał na tyle charakteru, że biorąc antybiotyki, będąc chorym, wiedział, że... Wczoraj nasi komentatorzy przyznali, że była sytuacja, że Michał Kubiak już był załatwiany bilet powrotny do domu. No, ja z nim rozmawiałem. On powiedział, że nie wiedział, jaki to wirus go zaatakował. Czuł się fatalnie, 39 stopni gorączki, no ale pomimo tego zdecydował się zaryzykować swoim zdrowiem, bo to trzeba powiedzieć, że wysiłek fizyczny, sportowy na najwyższym poziomie dołożony do antybiotyku, umówmy się, czyni duże spustoszenie w organizmie, tym bardziej czapka z głowy dla Michała, że wiedział, jaką jest personą, jak bardzo potrzebny jest tej drużynie, co zresztą gołym okiem było widać, że jeszcze ci młodzi chłopcy, czyli tutaj mówię o Olku Śliwce czy Kwołku, nie byli w stanie jakby dźwignąć tego ciężaru bycia liderem. Michał jest takim nieformalnym liderem, za którym drużyna pójdzie w ogień i pomijam tutaj osobę, załóżmy Fabiana, który też jako jeden z bardziej doświadczonych, czy Bartosza Kurka. Natomiast no, oni nie mają takiej aury, która pociągnie cały zespół. Brakowało tego ogniwa, stąd się wzięły te dwie porażki, ale jak już Misiek wrócił na ten mecz z Serbami, to nawet w tej dyspozycji słabszej będąc Michał, który nie dawał nam, załóżmy, tych 100% swojej fizyczności i umiejętności czysto, załóżmy, tych technicznych, to sama jego obecność na boisku spowodowała, że ci chłopcy po prostu wiedzieli, że mogą pokonać Serbów. 4 lata temu podczas Mistrzostw Świata w Polsce kapitanem był Winiarski. Możesz porównać te dwie osobowości, Michał Winiarski i Michał Kubiak? Jeżeli chodzi o charaktery, to podejrzewam, że troszkę są rozbieżne, natomiast jeżeli chodzi o tą aurę, o której przed chwilą Państwu wspomniałem, taką, że są to osoby, do których się lgnie, to nie wiem, czy Państwo pewnie w swoich tam gdzieś gronie własnych przyjaciół macie zawsze taką osobę, której lubicie przebywać w towarzystwie, która ma ten respekt, ma ten szacunek zdobyty swoimi umiejętnościami, swoimi zachowaniem i tak dalej, i tak dalej. Więc Michał jeden i drugi, zobaczcie jeszcze imiona nawet takie same, i jeden i drugi Michał mają coś takiego, że w ich towarzystwie ludzie lubią przebywać. Patrzą na nich jako na pewnego rodzaju wzorce, na charaktery, które posiadali. Jeden i drugi wojownik nigdy nie odpuszczali. Także to chyba są te cechy, które predysponują i do bycia liderami. Przyznałeś się, że ty tą ścieżkę do sfery medalowej Mistrzostw Świata opracowałeś tylko na podstawie kalendarza i możliwości rozgrywania meczów wcześniej w Warnie, później w Turynie. A jak oceniałeś, Krzysiu, sportowo? Nas? Tak. Sportowo to powiem szczerze, że nie... Myślę, jak 90% ekspertów siatkarskich, to nie wiedzieliśmy na samym początku, na co stać tak na dobrą sprawę naszą drużynę. Były symptomy dobrej gry już na memoriale Huberta Wagnera, gdzie pokazywali, że potrafią grać dobrą siatkówkę, ale były momenty, gdzie grali tak zwaną padakę, czyli nie grali totalnie nic. Z tego tam się brały mecze po 3-2. Natomiast pokazywali tą nieustępliwość i charakter.
i zastanawialiśmy się tak na dobrą sprawę, jak jechali tam na te mistrzostwa, w którym miejscu może znaleźć się nasza drużyna. To minimum, jakie zakładane było, to była ta szóstka. Wyhamowaliśmy chyba z naszymi oczekiwaniami po tej porażce, załóżmy, z Argentyną, gdzie wszyscy naprawdę, chyba dla nas to był taki kubeł zimnej wody, co się tam mogło zadziać, co się stało, że chłopcy wyglądali tak, a nie inaczej. Czy to był ten moment takiego załamania, bo zawsze drużyna ma gdzieś ten moment słabszego spotkania i czy akurat to trafiło w tym momencie? Wydaje się na dzień dzisiejszy, że tak, że to był ten, załóżmy, słabszy okres gry, który przytrafił nam się w takim dosyć, no chyba spokojnym dla nas momencie, bo jeszcze były możliwości odrobienia. Co do samej gry, z meczu na mecz widać było, że ten zespół się budował. To było podkreślane przez zarówno zawodników, jak i samego trenera Heinena w wielu wywiadach. Jak poczytacie, to oni sami stwierdzili, że z minuty na minutę, z godziny na godzinę ten zespół się budował. Budował się zarówno pod względem mentalnym, gdzie siła jakby nasza rosła i jakby przekonanie o tym, że możemy coś tutaj zdziałać na tej imprezie, wzrastało, ale również zgranie. I tutaj jakby no wielkie czapki tutaj z głowy i szapoba dla pana trenera Heinena za to, że powiedział, że Kurek będzie po to, żeby wygrać mu jeden mecz, a Bartek mu wygrał trochę więcej meczów. I sam będąc trenerem, zastanawiałbym się głęboko nad postawą Bartka chociażby w pierwszych trzech spotkaniach naszej fazy grupowej, gdzie grał średnio, żeby nie powiedzieć, że grał źle. Ta cierpliwość, jakby danie tego marginesu, takiego większego zaufania dla Bartka, no spłaciło mu się w 100%, więc no można powiedzieć, że ma tych kilka pomysłów na prowadzenie tej drużyny i faktycznie dogadał się z tymi chłopakami. Ty już wspomniałeś, że ta drużyna budowała się podczas Mistrzostw Świata. To teraz, biorąc pod uwagę wcześniejsze mecze, Liga Narodów, Memoriał Wagnera, Krzysiek, na ile adekwatne są wyniki w takich turniejach, na podstawie których my możemy ustalać hierarchię faworytów na Mistrzostwa Świata? Ja się cieszę, że pierwszy rok jakby Liga Narodów nie była traktowana priorytetowo. Nie było żadnego ciśnienia względem trenera, żeby coś musi. Było przede wszystkim powiedziane, że ma potraktować to jako poligon doświadczalny i tak też się stało. Ten człowiek ma pewien plan długofalowy na tą drużynę. To, co zadziało się, że akurat dzisiaj jesteśmy mistrzami świata, to możemy sobie klaskać, cieszyć się, wiwatować i niech chłopaki dzisiaj czerpią z tego jak największe korzyści. Natomiast Heinen sam powiedział, że miał 4-letni plan. Przy okazji, hacząc tutaj o igrzyska, które odbędą się za 2 lata, i tam miał już poczynić pierwsze kroki do atakowania jakiegoś krążka. Dzisiaj nasi trochę utrudnili sobie tą drogę. Pierwszy rok pracy, od razu złoty medal, tak jak z Antigą. No w myśl tego, co się wydarzyło, to dzisiaj powinniśmy iść do Polskiego Związku Piłki Siatkowej i powiedzieć: panie prezesie, trzeba go zwolnić, bo jak historia pokazuje, jest, że tak powiem, przysłowiowa. Nie, no dajmy mu jeszcze gdzieś klapę po nim. No na przykład na przyszłoroczny. No ale po co? Ale po co? To zatrudnijmy, albo go zwolnijmy i zatrudnijmy go jeszcze raz może wtedy. To oczywiście tutaj my sobie możemy w jakiś sposób żartować, no ale no zrobili niesamowity wynik podczas pierwszego roku z nim. Ma długofalowy plan. Pamiętajmy o tym, że dołącza do tej kadry Leon. To też będzie dużym wzmocnieniem tej drużyny. Natomiast jak to się będzie układało też pod względem personalnym, no bo przecież ci chłopcy dali tutaj z siebie maksa, i Artur Szalpuk, i Kwolek, i Śliwka, to też byli integralną częścią tej drużyny, walczyli, no więc trener będzie miał no ciężki orzech do zgryzienia. Wiadomo, że biorąc taką postać, jaką jest Leon, no wydawałoby się, że ma murowane w granie szóste. Mi się bardzo podoba, że dzisiaj mamy już nawet nie 14, a 20 takich zawodników, o których możemy powiedzieć, że mogą stanowić o sile tej reprezentacji, że zmiany dokonywane przez trenera to są zmiany, które powodują, że każdy, kto wchodzi, wnosi coś do tej drużyny pozytywnego. I to jest fajne, że dzisiaj ma szeroką ławkę. A wracając do tego samego wywodu, czy te turnieje są jakimś miarodajnym? Myślę, że dla niego to był poligon doświadczalny. On sam powtarzał, że będzie sprawdzał tych zawodników, jak się zachowują w stresowych sytuacjach. On chce ich poznać od zupełnie innej strony. To jest człowiek, który pracuje bardzo mocno jeszcze też od strony mentalnej z chłopakami. On musiał wiedzieć, na którego może krzyknąć, a na którego nie. Który mu się zamknie w sobie i po prostu pogorszy się jego gra w momencie, kiedy do niego pójdzie w jakiś sposób taki słowotok, taka zwana suszarka, że będzie musiał zmazywać ślinę z twarzy, a
takiego chłopaka, do którego nie będzie nic mówił, no też musi być. Także tutaj ja bym nie były to w ogóle miarodajne dla mnie w tym roku turnieje, natomiast były na pewno odpowiedzią dla trenera, co musi poprawiać dla dobra drużyny i jak będą zachować się jego zawodnicy. Witamy, jest już z nami Wojciech Drzyzga. Witamy, Wojtku. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, cześć. Jeszcze jest Wojtku z nami Krzysiek Ignaciak, no ale to... jesteś posiadaczem w tej chwili najcenniejszej koszuli w historii polskiej siatkówki. Może nie najcenniejszej, ale stała się dość znana z widoku, gdy zdobywamy Mistrzostwo Świata. Ale pamiętasz, kto ci złożył pierwszą ofertę SMS-ową na pozyskanie? Niestety muszę wszystkie oferty odrzucić, ponieważ ona dalej działa. Wojtku, zostawiam ją w takim razie na następne duże zawody, jak przestanie działać, wtedy pójdzie na aut. Dobra, Wojtku, my tutaj z Krzysiem już chwilę porozmawialiśmy, ale ja bym chciał, bo już dochodziliśmy praktycznie do tego, co zrobił Vital Heinen. Ty nazwałeś go Picasso polskiej siatkówki. Wytłumacz się z tych słów. No na samym początku, jak był wybór, nazwijmy to konkursem, czy tym pseudokonkursem dla naszego trenera i on się pojawił jakby w kręgu, no to ja od razu powiedziałem przy jakiejś tam jego ocenie, że na razie ja o nim jako trenerze powiedzieć wiele nie mogę. Oczywiście znam jego wyniki z belgijską reprezentacją, z reprezentacją Niemiec i one są godne uwagi i szacunku. Natomiast znam go też jeszcze, pamiętam jak był zawodnikiem, pamiętam, widzę jak się zachowuje. No i mówię, że on ma bardzo kolorową taką taką w ogóle no zachowanie i podejście do życia, zdaje się, no jest takim artystą. No i pierwsze, co mi się skojarzyło, artysta, troszkę nie, który się nie da zakwalifikować, nie trzyma się w żadnych ramach, no to tak mi wpadło Picasso, bo ja już jestem trochę zaawansowany wiekowo. No. Wojtku, a i Krzysiu, czy nie boicie się tego syndromu pierwszej ważnej imprezy w historii trenerów polskiej siatkówki? Tak się zaczęło od Lozano, przez Castellaniego, przez Anastasiego, no De Giorgi troszeczkę nam wypadł z tej jeszcze, no oczywiście Stefan Antiga, no i teraz mamy sukces. Co Heinen musi zrobić, żeby nie powielić błędów poprzedników? W mojej opinii, żeby się odnieść do poprzedników, coś się zawsze wypala, coś się kończy. Nawet jeśli system jest dobry, sposób prowadzenia, możemy tu różnego przymiotnika użyć, on działa tak długo, jak działa, ale nikt nie umie określić jakby czasów. W pewnym momencie nawet najlepszy powtarzany system prawdopodobnie zaczyna być systemem, który męczy, kończy się współpraca. Pamiętajmy, to są ludzie, mogą się pojawić drobne konflikty, może ta... Ja powiem odwrotnie. Heinen dał im bardzo dużo zaufania, wbrew pozorom, bo pozostawianie wolności, czy wyjdziemy na trening, czy nie, to ja myślę, że Igła potwierdzi, to nie rzadko się zdarza, to się rzadko zdarzało trenerom. Bardzo rzadko. To trzeba mieć już jakichś kozaków, zawodników takich, którym można powiedzieć jednemu, dwóm, ty chcesz tam pójść, czy nie. On powiedział drużynie, panowie, chcecie to jedziecie na rozruch, chcecie to nie. 14 w autokarze. No to ich wyśmiał, powiedział, że ja bym w życiu nie pojechał na ten rozruch, jakbym miał dzisiaj taki mecz. No to zaczęli się śmiać. Na następny rozruch pojechało 8. Ale być może on obserwuje, którzy reagują, którzy pójdą, którzy nie pójdą. To, no wszystko to może, ale to może już nie zadziałać na przykład za 2 lata, bo pojawi się zawodnik, który, zacznie to wykorzystywać negatywnie, albo drugi zawodnik się uzna, że kurczę, nie potrenowałem, coś nie idzie. To jest już taka przestrzeń. Ja bym nie chciał dopisywać teorii teraz do praktyki. Ją opisać będzie bardzo, bardzo ciężko. Ale Wojtku, ja wiesz co, bo mi się wydaje, że tak, na pewno się zgadzam z tobą z tym, co powiedziałeś, że może się wypalić w jakiejś materii, tam załóżmy ta systemowość. Natomiast mi się wydaje, że tak na dobrą sprawę wszyscy trenerzy, którzy polegli w jakikolwiek sposób, czy to był Anastasi, czy to był Castellani, czy nawet Lozano, to polegli na tym, że ustawiali sobie 1/6 i grali tak na dobrą sprawę 6 ludźmi i jakby pierwszy rok, gdzie jest 14 ludzi zaangażowanych w pracę, sam sobie doskonale zdajesz z tego sprawę, że ci są równo, nie? Tak, że ci tak, jeżeli ich tak traktujesz, to oni dają z siebie 100% i to podnosi ci wartość treningu. Jeżeli Heinen będzie faktycznie dziś prowadził tą reprezentację w taki sposób, jak on zapowiada, że będzie dawał szansę grania, a tak wygląda to na to, że i Grzesiek grał
z Fabianem, no może w jakimś tam mniejszym wymiarze, ale dostawali prawie szansę na to, żeby się pokazać. Czy Damian Wojtaszek. Nie byli wstawieni w kąt, tak jak Antiga stawił w kąt. Dokładnie, dokładnie. Na igrzyska, tak? I ja uważam, że dopóki ludzie będą czuli tą potrzebę bycia częścią integralną projektu, jakim jest reprezentacja Polski, jeżeli będą się czuli potrzebni nawet na tą jedną zagrywkę. Ja kiedyś z nim rozmawiałem, mówię, czy ty bierzesz pod uwagę, że ludzie muszą się czuć? On mówi tak, jeżeli nawet prowadzę 10-0 czy tam 18 i będzie końcówka, ja zawsze wpuszczę każdego zawodnika, żeby on się poczuł integralną częścią drużyny. I to jest moim zdaniem fajne, że on pracuje z tymi chłopakami też pod kątem mentalnym. Jeżeli będzie zmieniał, to ta formuła może potrwać trochę dłużej. Ja mam nadzieję, że to tak będzie trwało, że wszyscy będą się czuli potrzebni. Zgadzam się z twoją analizą, Igła, bo ona jest bardzo prawidłowa. Byłeś tyle lat zawodnikiem, ja byłem jeszcze w trochę innych czasach chowany. Tam u nas demokracji nie było, bo demokracja musiała być po stronie trenera. A kto dawał znowu nam demokrację, no to my go pożeraliśmy, bo byliśmy głupi. Albo nie gotowi do demokracji. Natomiast tu myślę, że jest wielu ludzi, to co Krzysztof powiedział, wydaje mi się jakby kluczową kwestią w tym temacie i tu nie ma co więcej dorabiać teorii. Fabian zakończył rozmowę z jednym z dziennikarzy po mistrzostwach, kto to jest Heinen i co jest. Jest uczciwym człowiekiem w stosunku do nas. I ma jaja. To, co powiedział. W naszej słownictwie to znaczy bardzo dużo. Tak, słownictwie sportowca oznacza bardzo dużo i myślę, że w większości oznacza to, że on się konfrontuje z ludźmi z federacji, nie idzie za poklaskiem mediów, nie idzie za naciskiem sponsora i nie idzie, idzie trochę czasami pod prąd, który mógłby popłynąć dla wygody. Tylko powiedział, będzie tak, będziesz miał 3 dni wolnego, to jest 3 dni wolnego. Nie biorę do Australii tego i tego, nie biorę. Nie gram finału w Lille na maksa i nie składem pierwszym i nie gram. I nikt mu nic nie mógł zrobić. Można było go tylko wyrzucić z pracy. Nie. Czy my możemy to najkrócej podsumować, panowie, stwierdzeniem, pamiętając o tych zagrożeniach, których ty, Wojtku, powiedziałeś i Igła. Panowie, on się z chłopakami dogadał. On się dogadał i ja mam wrażenie, że wielu trenerów, łącznie z Jurkiem Wagnerem świętej pamięci i z wieloma innymi, mam wrażenie, że on nie popadnie w samouwielbienie, które wpadł niestety Antiga, które wpadł chyba Anastazji w pewnym momencie, bo oni uwierzyli, że to, co powiedzą, zamieni się w złoto. Wszystko, co dotkną, będzie złote. Nieprawda. Tu trzeba zaufać ludziom. Zresztą widzieliście, jak w czasie turnieju, który na początku zaczęliśmy, załóżmy, fajnymi, takimi niskimi schodkami, on był sobą, takim Heinenem, tym wersja, powiedział, agresywna. A z biegiem turnieju tak. On zaczynał się zachowywać jak w ogóle chłopak od podawania tam podłogi. Ja myślałem, że on podłogę tam czyści nieraz, bo stanął, opierał się o słupek, a chłopaki sami dyskutowali, więc on fajnie dozował emocje. On nie podpalał, no raz się tam wyrwał, podpalił podłogę nam i Argentyńczyków nam podjarał trochę, no. Igła? No nie, ja powiem... No jak to jest z tym dogadywaniem się zawodników z trenerami? Ja wam powiem i zwrócę uwagę na inny aspekt, bo mówimy tutaj o szczerości, ale ja szczerość rozumiem troszeczkę przez inne pojęcie, bo jeżeli facet jest szczery, to ja rozpatruję to w kategorii komunikacji. Bo jeżeli mamy trenera, który nie potrafi się komunikować z zespołem, czyli nie potrafi sprzedać myśli, którą ma w głowie, to ja nie jestem wróżem, ja nie będę czytał w myślach trenera, jakie on ma do mnie zarzuty, jaki on ma pomysł na mnie jako zawodnika. Jeżeli dzisiaj Heinen jest w stanie ci powiedzieć, stary, jesteś do dupy, bo nie umiesz przyjmować tego i tak musisz nad tym pracować, no to ale jest jasne. Ale się na ciebie nie gniewa, Igła, ale się na ciebie nie gniewa. Tak, przywali cię raz, dokładnie. Ale za chwilę cię trzyma i pokazuje, jesteś na drugi dzień normalnie, jesteś moim zawodnikiem. No. Ja dokładnie tak, nie wiem, taki cytat gdzieś ostatnio przeszperałem swoje jakieś tam archiwum i było tak, że bardzo dobrze pasuje do Heinena ten cytat, że dobry trener, a za takiego chyba będziemy już uważać Heinena, bo brązowy medal z Niemcami o mały włos by grał w finale. Friedrichshafen, czy chociażby teraz ten sukces. Nie ma o czym rozmawiać, oczywiście. To już jest trener przez duże tempo. To dobry trener jest trenerem, który nie pokaże ci, kim jesteś, tylko kim ty możesz się stać. I Heinen jest takim trenerem, który pokazał tym chłopakom, co oni mogą... Uważał, że to jest duża górka sportowa i że on na to nie liczył. On sobie nie przypisuje zasługi, że on zrobił ten wynik przez to. On, wiecie co, jak ja się z nim mijałem dosłownie, no tam nie wiem, 10 minut po tym finale, to on szedł po schodach, otoczony takim wianuszkiem tych młodych naszych reporterek blogowych i im tam tłumaczył i widzi mnie i zaczyna przechodzić na francuski, bo wie, że ja tylko po francusku mogę z nim się skomunikować jako tako. I przeszedł, powiedział, mówi,
kurczę, my żeśmy nic nie zrobili. No, my normalnie graliśmy to, co mniej więcej graliśmy. Graliśmy dobrze, ale kurczę, zdobyliśmy mistrzostwo świata. On też był tym szczerze zaskoczony, wcale nie udawał. Tak, ja byłem pewien, że my wygramy. On naprawdę się zachował. To chyba nawet po reakcji, kiedy on wbiega, chwytając się za głowę, to jest takie chyba w 100% oddające to, jak on się musiał czuć, że też był zaskoczony, bo sam przyznaje, że miał długofalowy ten 4-letni plan jakiś tam na budowę. No tak, on ma do Pekinu wyraźnie swój plan i on powiedział, że 6. miejsce to jest oczywiście trochę nas drażniło, że on zaczyna przed zawodami jakby uciekać w... Drażniło, tak jak zwykle nas Polaków, no. Że on zaczyna w jakąś drobną uliczkę typu asekuracja, wiecie, bo przecież musicie sobie w Polsce zdać sprawę, tu jest Volleyland, my wszyscy bardzo dużo chcemy, ale nie mamy podstaw tak myśleć, gdzie wasi zawodnicy grają, pamiętacie te wywiady, gdzie gdzie wasi zawodnicy grają, ale trochę ja nie pachniało asekuracją. Ja nie wiem, czy też to się nie zadziało trochę tak, wiesz, my też poznajemy jakby go jako człowieka, jako psychologa, ja nie wiem, czy on tym nie ściągnął w jakiś sposób dużej odpowiedzialności i pompowania tego balonika, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, że w Polsce jednak lubimy sobie napompować ten balon i jakby chłopcy jechali zgoła odmiennym na przykład nastawieniem, że muszą być w czwórce, no bo to nie wypada, bo mistrzowie świata, bo bronimy tytułu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj facet przyszedł i powiedział, realistycznie bardzo oceniając to, na co nas na dzień dzisiejszy stać. Prowadzał nas na ziemię, tak logicznie, spokojnie. Nie, no ja się nie obawiam, że my się możemy do Witala przyzwyczaić, bo on nas jeszcze tyle razy zaskoczy, że jestem tego pewien. Wojtku, ty już napomknąłeś jedno nazwisko, Hubert Wagner. Mieszko Gogol na konferencji prasowej wczoraj powiedział, że no on taką wypowiedź troszeczkę niestandardową, jak poszczególni uczestnicy sztabu i zawodnicy, no on powiedział, że Vital wyprzedził myśleniem obecną siatkówkę o kilka lat, czyli no tak jakby wizjonera, myśmy już jednego wizjonera mamy. Panowie, czy nieprzystające jest do rzeczywistości porównywanie Vitala do Huberta Wagnera? Wiesz co, ja bardzo chętnie, myślę, że Igła tak samo, bo ludzie siatkówki chętnie by się chcieli dowiedzieć, co było też warsztatowo, bo nie wierzymy tutaj w słowo mag. W sporcie słowo mag to jest oszust raczej, przypadek, niepewność. To wierzysz w kata? Wierzę w pewien system pracy, który może być oczywiście bardzo inny, odstający na przykład, nie wiem, system amerykański czy brazylijski typu, nie wiem, kult pracy, kult ciała, kult takiego zachowania wszystkiego, no taki germański bym powiedział, czy bardzo anglosaski znowu, no nie wiem do jakich to poziomów. Oczywiście kult Wagnera polegał na tym, że była praca, 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 ale przecież to nie jest tak, że inne reprezentacje nie pracują. Tu się dużo mówiło, nasi koledzy Tomek Sędrowski i Łukasz Kadziewicz, będąc z nimi na wyjeździe, mówili, że oni generalnie bardzo lekko pracują na siłowni. Nie jest tego za dużo. No ale w czasie Ligi Narodów, co Igła wie doskonale, no nie da się właściwie logicznie trenować i coś tam popracować tak na poważnie. Ale ja bym chciał się zapytać, wracam do tej pierwszej części wypowiedzi, Gogola i Pawlika, czy w ich zeszytach, a na pewno je mają, jest zapisane, jak przepracowali te 6 tygodni prawdziwych przygotowań po Lidze Narodów. Bo ja nie wierzę, że tam nie było trochę tych spraw, bo zobaczcie, zespół był naprawdę w formie. Bo my możemy sobie gadać różne tutaj bajki, dorabiać różne teorie, albo próbować rozwiązywać jakby zagadkę, czemu ta drużyna, która no nie rokowała specjalnie, wydała, i to wydała ponad miarę, ale ja byłem blisko przy nich i uwierzcie mi, oni w 2 dni się zapadli do zera. Do zera. Śliwka był tylko tego przykładem. Oni Argentynę, co widzieliście, i Francję, to byli zombie. Nie było facetów, byli do pozamiatania, no można było ich pakować. Co się tam wydarzyło? Właśnie to można było zrobić 2 dni. Ani się nie napili po naszemu, po polsku, ani nie poszli na długi spacer. I nagle wychodzi zespół z nożem na gardle, właściwie ośmieszony trochę, tracący swoją fajną szansę po pierwszej fazie, i wychodzi na Serbię, i ta Serbia przecież widzieliście, no Igła najbardziej będzie to oceniał, tak, bo dokładnie. Ja byłem bo inni ludzie mówią, podłożyli się, srali muchy, będzie deszcz. Zlali tak Serbów, że nie wiedzieli, z której strony leją. Serbów, którzy zawsze słynęli z charakteru. Po 2 setach, pod przysięgą, w każdym sądzie bym przysiągł, że modlił się grbić, żeby zejść z boiska, a połowa zawodników miała serdecznie dojść z pierwszym Atanasijewiczem. Ale tu wracamy do sedna. Co się stało? No dlatego mówię, że zespół w końcówce turnieju był w mega formie fizycznej.
ten dołek bardzo wszyscy zlepili z niedyspozycją Michała Kubiaka. I coś w tym jest. On zaczął mówić, że przesadną rolę położył na Kubiaku do tego stopnia, że bez niego być może ten zespół nie ma drugiego odejścia jakiegoś. Ale ja się muszę zgodzić, wiesz, ja mi się wydaje, że ja, ty znasz osobowość Michała. Ja też znam jego osobowość i naprawdę to jest człowiek, który robi taką nieformalną robotę. To jest chłop, do którego lgną ludzie, to jest, chcą w jego jakby obecności przebywać. Krzysiu, ale bo też nie lubi Lizusów, którego, Michał nie akceptuje Lizusów, prawda? On nie robi sobie marketingu na pokaz. No. Nie, Michał. Prawda? On nie robi sobie marketingu. Michał to jest, słuchajcie, Michał to jest charakterny facet, którego podkreślam wielokrotnie. Jeżeli byś mu urwał jedną nogę, to cię będzie gonił na jednej. Jak mu urwiesz dwie, to będzie cię gonił na rękach. A jak mu urwiesz ręce, to będzie bieg na zębach. No taki jest Michał. Dopóki go pałą nie ubijesz i chłop, kurde, nie wyzionie ducha, to będzie walczył. I ten charakter, jego nieustępliwość. I on nawet, zobaczcie, przecież on, to co podkreślałem na samym początku, on nie był w tej dyspozycji, załóżmy, z Serbią 100%. Gdzie Michał Kubiak kończył wszystkie piłki. Gdybyście go zobaczyli na stołówce, to byście go wysłali na szóste piętro na Ojom. To tak, dokładnie tak wyglądał w wywiadzie pomeczowym, gdzie tam jeszcze niekorzystnie padło na niego światło, no ale tak jak mówimy, no sama jego obecność dla tej drużyny dawała bardzo dużo. Taki jakiś spokój ducha. Zdecydowanie, który... dlatego jak kryzys, ja myślę, że wspólnie tu z Igłą to jest dobra analiza, bo wy widzieliście coś, co widzieliście zimnym, chłodnym okiem. Ja będąc na miejscu widziałem dużo drobnych scenek, ale to było wszystko też na emocjach, na takim, no wiadomo, dwa różne punkty spojrzenia, myślę, że mają te, jeśli jest jedna mniej więcej ocena, to ona powinna być prawidłowa, że Michał, no i jeszcze do tego ta ocena trenera, że przy Michale skupiała się bardzo dużo energii zespołu, bo naszym killerem był Bartek. On był tym sercem, a mózgiem był Fabian. Zgadzam się w 100%, to jest chyba najtrafniej powiedziane, bo uważam, że to był jeden z lepszych turniejów Fabiana. Tutaj nie będę ani słodził tobie jako ojca, ale zadzwoniłem do niego i szczerze wydawało mi się, że to on powinien dostać nagrodę za najlepszego rozgrywającego, bo prowadził bardzo mądrze przez cały turniej zespół i sama... Wiesz jak to Igła jest z nagrodami, no trzeba było dać dwóm Amerykanom, ale wiesz co, zastanawiałem się, bo Douglas nie zasłużył, ja bym dał Sandero. Jeżeli chcieli nagrodzić dwóch Amerykanów, to dałbym Sanderowi. Jeśli by chcieli dać Fabianowi, no to musieli Sandera dać za Douglasa i wtedy Polak mógłby być na rozegraniu. No ale dali też tam środkowego, bo na przestrzeni turnieju strasznie mi się byłoby ciężko wskazać takiego jednego, nie wiem, czy Piotrek Nowakowski zagrał kapitalnie w tych elementach, które dawały nam tak bardzo cenne punkty, prawda? No i to było takim, myślę, dla niego ogromnym wyróżnieniem. Jasne. Dobra, nagrody indywidualne możemy sobie wsadzić w ptaki, jasne, abyśmy pewnie, mieli że tak. Złotego tam, medalu, każdy z to nich żaden chłopak pewnie... by się tym nie ucieszył, bo tylko te parę tysięcy dolarów tam by sobie... No ale to na zegarki by mieli, bo tam, wiesz, dorzucą pewnie do puli na zegarki, więc fajnie by było... A słyszeliście, sobie... że wymyśliłem pierścienie mistrzowskie. Tak. No chciałem nawiązać tego na końcu programu. Popieramy i będziemy się... Jeżeli tylko masz jakiś pomysł na promocję tego w Radiu Centrum, to od razu masz poparcie. Dajcie mi chwilę, bo to nie są pierścienie mistrzowskie Wojciecha Dzyzgi, bo jestem za mały. To musi być duże wyróżnienie. Nie wiem, pomyślę z szefami Polsatu. To na pewno nie będzie nic związanego z naszą Polską Federacją. To jest mój protest po części, to jest uhonorowanie wielkich mistrzów, bo uważam, że taki pierścień, czy sygnet go nazwijmy po męsku, dla siatkarzy to jest ogromne, będzie wyróżnienie i to jest jedyne w sobie. Tego sobie nie kupię u jubilera, tego sobie nie zrobię na zamówienie dla głupiego szpanu, tylko to będą wyjątkowe, jednorazowe, dedykowane personalnie dla wielkich mistrzów zdobywających medale, które przechodzą do historii. To jest mój taki protest przeciwko temu, że Polski Związek Piłki Siatkowej do tej pory nie ma klubu wybitnego reprezentanta Polski, takiego tej słynnej amerykańskiej, załóżmy, Hall of Fame. Tak jest, tak. No po polsku mówiąc, przetłumacz to na polski, Krzysiu, dokładnie. Hala mistrzów, no to tak jest. Czy nasza dyscyplina nie zasługuje na to, żebyśmy mieli panteon naszych wielkich? Słuchajcie, to jest mój protest, po części.
Wojtku, popieramy w całości. Ważne jest jeszcze to, co Igła już, Wojtku, kiedy nie byłeś jeszcze na antenie, Igła podkreślił system rozgrywania. No i tutaj jeszcze jedno Polacy pokazali, że wybieranie sobie przeciwnika czasami sromotnie się może skończyć. Kombinacje przegrały i te wszystkie kombinacje wygrali Polacy. Słuchajcie, czy, bo nie, o ja sobie obiecałem, że dzisiaj świętujemy Mistrzostwa Świata, nie tak narzekamy. Tak jest, bądźmy, dzisiaj na wesoło tak, weźmy to. Dzisiaj weźmy na wesoło. System nie jest dobry, krótko mówiąc, jest za długi, jest męczący, 3 tygodnie to jest za dużo, za mało rytmu, za długie przerwy w nieodpowiednich momentach, źle dobrane, że tak powiem, sam system przenoszenia punktów okazał się dość trafny, bo tam troszkę kalkulacje zniknęły, bo wiecie, ciągnęły się te punkty za zespołami, więc nas to na przykład uratowało. Natomiast mi się wydaje, że najprostszy, chyba i najczytelniejszy, nie wiem jak tam Igła uważa, jest system olimpijski mimo wszystko. No ale ci panowie ze FIVB, wiecie, lubią te 3 tygodnie posiedzieć w wygodnych fotelach i pojeść te troszeczkę darmowego, dobrego kawioru. Ja bym się jeszcze nawet zastanowił nad formułą kwalifikacji, bo nie może być tak, że przyjeżdża na turniej pod tytułem Mistrzostwa Świata Puerto Rico, której podejrzewam, że jak ja i ty, Wojtek, byśmy się rozebrali, to może byśmy ich no ja już nie, ty jeszcze tak, ale zgadza. Posłuchajcie, nie, gadaliśmy z Nirkiem Czertowskim chyba, który jest jedynym naszym Polakiem, który też tam w ogóle wchodzi do nich i podaje im rękę i klepie po ramieniu, bo reszta to siedzi w kącie i nie wie, co robi tam. Powiedział, że wiecie co, nie damy rady zmniejszyć ilości. 32 na pewno nie będzie i tu się smutmy, że to jest prawdziwe i że to będzie fakt, ale 24 musi być, bo wiecie, że głosy gdzieś też idą. Słuchajcie, ja, Wojtek, ja cię bombardowałem tym hasłem właśnie w tych trudnych momentach, kiedy Serbowie sobie decydowali, Włosi sobie ustawiali i ja wtedy wysłałem ci, Wojtku, SMS-a, który pojawił się na meczach RS-owi z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Igła to już pamięta z życia. Nigdy nie lekceważ serca mistrza. I tutaj, do tej sytuacji, do tej kombinacji, to mi się wydaje, że to hasło najlepiej pasuje. Posłuchajcie, no jest taki coś, że tylko ja nie wiem, czy 5 serduszek mistrzów w tej grupie dałoby radę wszystko załatwić. No, zwłaszcza, że 3 serca były jakby na boisku, 2 już miały mniejszy wpływ. A może 4. No okej, gdzieś może dodajmy tego Kwolka i tego Kochanowskiego, bo to są dzieciaki już z serduchem mistrzów, no tak. Z tym genotypem zwycięzcy. No coś w tym jest. Brazylia, ja w połowie turnieju pierwszy raz widząc Brazylię na żywo, powiedziałem, Brazylia jest w finale. Nie ma wałka, żeby oni z kimś przegrali, bo tak chodzili, tak się napróbowali. Ci lekarze i naprawdę wyglądali coraz lepiej, na Włochów nie mogłem patrzeć, dostawałem tors, jak jechałem z nimi w windzie, i zachowania, no wiecie, strach, my mieliśmy różne problemy na miejscu, te śliczne dziewczynki stewardesy to gryzły jak osy rozcieszone, przeganiali nas dziennikarze, ekspertów, jednego dnia chodziliśmy w lewo, drugiego dnia już w lewo nie, bo Polacy, wytędy nie, tamtędy, no a przed meczem z Włochami to nawet naszemu zespołowi nie da się przejść nowym korytarzem na salę rozgrywkową. No, Włosi są w tych sprawach bez skrupułów. Oni wystać potrafią robić wszystko. Panowie, mamy kolejne swoje 5 minut, ale to 5 minut to oczywiście ma Polski Związek Piłki Siatkowej, co z tym zrobi, to będziemy dyskutowali. Dzisiaj nie narzekamy, ale o tych swoich 5 minutach zobaczyli siatkarze, których Heinen sprawdzał, ale nie zabrał. I wy myślicie, że tacy ludzie jak Lemański, Fornal, Huber, Masłowski, oni będą napierali, oni będą po prostu, widząc szansę, jaką daje Heinen całej 14. To co Igła powiedziałeś, tam nikt nie stał pod ścianą. Ja myślę, no teraz trzeba sobie z tym poradzić, z tym naporem młodych. No, to my się powinniśmy tylko i wyłącznie cieszyć z tego tytułu, że my mamy ten nabór młodych i tych możliwości, które tych młodych ludzi, którzy będą napierać na grę w reprezentacji. No dzisiaj każdy,
młody chłopak będzie chciał grać w siatkówkę. Każdy będzie chciał być, nie wiem, Kubiakiem, każdy będzie chciał być Kurkiem, bo to niestety, ale tak jest. Sukces, który zrodził się jakby tutaj w tych całych naszych bólach, spowoduje wielki boom znowu na siatkówkę. Te 4 lata czekaliśmy na to, ażeby osiągnąć, obronić ten tytuł, więc powinniśmy wykorzystać jako związek ten moment, żeby tej młodzieży znowu zagarnąć jak najwięcej do naszej dyscypliny, bo umówmy się, że dzisiaj problem z młodzieżą jest i nie ma jej tak dużo, naprawdę, żeby porozdzielać na te wszystkie inne dyscypliny, czy koszykówkę, piłkę ręczną, która ma przeżywają jakby swoiste problemy właśnie z braku tego, że nie ma młodzieży do szkolenia. Dzisiaj większość młodzieży idzie zapatrzonych w piłkę nożną przez pryzmat pieniędzy i właściwie rodzice patrzą przez pryzmat pieniędzy, bo każdy chce, żeby ich syn był Lewandowskim albo nie wiem, jakimś Szczęsnym, bo tam widzą potencjał, jeżeli chodzi o kasę. Niekoniecznie najbardziej by chcieli, żeby zarabiali tyle, co Lewandowski. Tyle zarabiali, tak, dokładnie. Oni nie zdają sobie sprawy, tak na dobrą, gdzie ukryte i co tak na dobrą sprawę kosztuje takiego wyczynowego sportowca, że to powinna być pasja, która wychodzi jakby ze środka od dzieciaków. Więc my powinniśmy to wykorzystać, zabrać jak najwięcej tych dzieci, które zostaną jakby odrzucone od tej piłki nożnej do naszej dyscypliny. Ja nie wyobrażam sobie, żeby któryś tutaj z chłopaków dzisiaj powiedział, że on nie chce być w reprezentacji mistrzów świata. To oni będą mieli podwójną mobilizację na to, żeby udowodnić dzisiaj Heinenowi, że się może pomylił. Przynajmniej ja tak miałem. Jeżeli mnie nie powołali rok do reprezentacji, to ja za wszelką cenę próbowałem udowodnić w lidze nawet, czy grając przeciwko temu trenerowi, czy on przyjeżdżał, czy oglądać i patrzeć, udowodnić mu to, że ja się tam powinienem znaleźć, że ja zasługuję tym razem na to, żeby dać mi szansę być reprezentantem Polski, być i walczyć o te najwyższe laury. Więc ja sądzę, że tylko i wyłącznie na plus możemy powiedzieć, że ten sukces jakby spowoduje, że coraz większa grupa ludzi będzie chciała. No, jeszcze mamy Maćka Muzaja, mamy Kaszmarka, który został w domu, którzy mają ogromny potencjał. Mamy Szulca, o którym Wojtek powiedziałeś, że podczas jednego z komentarzy, że ty się aż boisz popatrzeć, do czego ten chłopak może w ciągu następnego roku dojść. Tak, tak, tu pójdźmy. Mamy bardzo szeroko. Ja myślę, że akurat Igła opowiada troszkę o sobie, ale on był zawodnikiem już uznanym, który rywalizował z drugim uznanym. I to jest trochę co innego, ale nie stracił pasji, chęci i nie został zniechęcony. Natomiast tu właściwie w większości rozmawiamy o zawodnikach. Tu żaden, jak to mówimy, doświadczony duży mistrz siatkarski nie odpadł. Tu zostali wszyscy powołani, którzy właściwie powołani być powinni, a selekcja była dotyczyła raczej zawodników tego młodszego pokolenia. I myślę, że żaden z nich tej wiary i pasji, a najlepszym przykładem jest Fornal. Chłopak, który pojechał na kadrę, który poświęcił, który zainwestował w siebie, dostał ofertę inwestycji w siebie, pomógł kadrze w przygotowaniach. Ja myślę, że gdzieś tam tajemnicą Poliszynela jest, że on był prawie na pograniczu pojechania na te mistrzostwa, bo Heinen był zachwycony jego poziomem zaangażowania i pracy, to innym zaczęło się tam lekko robić ciepło i on być może te zamknięcie czternastki, może ten jego sposób prowadzenia też pokazuje, że on wiedział, co robi, bo dał im spokój, oni pracowali, ale skończyli rywalizować. Jedni mówią, że rywalizować trzeba dłużej, że zabezpiecz sobie front. No był ten jeden drobny bezpiecznik w postaci Fornala, ale ugrał bardzo dużo u Heinena na bazie tego właśnie pobytu, jakbym powiedział, takiego nadwyżkowego z własnej woli. Także myślę, że wszyscy chłopcy, którzy odpadli, czy zostali niewyselekcjonowani w tym roku, o których wymieniliście, już nie będę powtarzał, żeby nie zabierać czasu, to są absolutnie, powinni być otwarci, nie powinni tracić ani tej nadziei, ani wiary i tylko poziom sportowy i ten mentalny będzie ich bronić. Tak, ale to jest fajne też, że Heinen dawał szansę jakby podczas całej tej Ligi Światowej, którą ja potraktowałem jako taki poligon doświadczalny. No przecież patrzę, ile razy dostawał Maciek Muzaj szansę, tak? On, Kaczmarek. Kaczmarek. Czy on, no tu akurat byśmy się kłócili, tak? Co do osoby Kaczmarka, ja uważam, że on wykorzystał swoją szansę, natomiast no fenomen jakby Heinena postawił na Kurka, którego większość z nas, będąc selekcjonerem reprezentacji Polski, no sorry, ale nie zabrałaby nawet na turniej.
no, był, który cierpiał. Były, dokładnie, były symptomy takie, że Bartek no, grał wielokrotnie pod kreską i jego wejścia w poszczególne mecze nie przynosił nic pozytywnego reprezentacji. Facet na niego postawił, odbudował człowieka, ten się spłacił. Czyli znaczy, no, słowo zaufanie zadziałało, no bym powiedział, no, do sześcianu właściwie, nie do potęgi drugiej, tylko do sześcianu. No tak, bo to co zrobił w końcówce, bo przecież przypomnijmy sobie, tak jak już na początku na antenie powiedziałem, te pierwsze trzy mecze w wykonaniu Bartka w grupie przeciwko słabym zespołom też nie były rewelacyjne. Nie, były przeciętne. Nawet żeby nie powiedzieć, że były słabe, no, tylko że wytrzymał. Miał jeden atak na 8, no przecież pamiętasz jego statystyki. No pamiętam i dlatego mówię, no, że wytrzymał. Ale grali inni, no, się rodził Szalpuk, się rodził Kochanowski, Kubiak funkcjonował, no to grała drużyna, która miała kurka, ale nie musiała go mieć jeszcze wtedy, tak? Wojtku, kiedy ty grałeś, to jeszcze takiego marketingu, takiego halo w Polsce wokół siatkówki nie było. Jeszcze raz powiedz, czego nie było? Mówię tego halo takiego, wiesz, na siatkówkę. Ten marketing nie był taki. Ty chyba pamiętasz tamte czasy. Tak, no Wojtek, my jesteśmy równolatkami. Nie było niczego takiego. No właśnie, to mówię. I teraz bo i pieniądze były nie wiadomo skąd. Igła. Wszystkim, komu zależało. Wojsko wydawało, hutnicy wydawali, górnicy wydawali, stoczniowcy, ale skąd były pieniądze? Bóg raczył wiedzieć. Igła, minimum odpoczynku dla tych chłopaków, żeby się zresetować, żeby zatęsknić. No, liga startuje 13, także tutaj tego czasu nie ma, ale ja myślę, że trenerzy ligowi podejdą ze zrozumieniem do tego. W końcu wyrównane składy są w coraz większej ilości klubów i tak, no, ale tak naprawdę, żeby się zresetować i zatęsknić, to takie absolutne minimum. Ciężko powiedzieć, bo każdy z nas jest różny. Każdy ma inny rodzaj zaangażowania, inny rodzaj pasji i miłości do siatkówki. Jedni będą potrzebowali, nie wiem, 3 tygodnie odpocząć od odbijania i w ogóle emocji, które, umówmy się, grasz w finał Mistrzostw Świata. Igła, no? Ja ci przerwę szybko, bo ja wiem, co ty chcesz powiedzieć. A ja powiem tylko króciutko. Igła, jak wygrałeś coś w koszulce biało-czerwonej, to chciałbyś jechać na długie wakacje. Zgadza. A jak dostałeś w dupę, to bardzo szybko chciałeś się przebrać koszulka sekoresowi. Tak, dalej, teraz tak, ty mów. Tak, to się zgadza. Ja jeszcze dodałbym do tego wszystkiego, że po prostu no, poziom rozgrywek ligowych jest nieadekwatny do poziomu, który prezentują się na tym światowym topie, więc też nawet ten powrót, taki zderzenie z rzeczywistością, to też będzie dla chłopaków coś innego, no bo tu będą grali trochę z zamkniętymi oczami, bo będzie zdecydowanie łatwiej, więc trenerzy mogą dać tutaj jakby odpocząć, odsapnąć i nabrać tak tego dystansu. Ale mówisz, 3 tygodnie to jest takie minimum? Ja myślę, że nawet krócej w niektórych przypadkach, bo tak jak mówię, to jest ich miłość, to jest ich pasja, taki, nie wiem, kwole, który nie pograł, że gdzieś wchodził, miał jakieś incydentalne, załóżmy tam wejścia w trakcie spotkań, to on będzie chciał jak najszybciej wrócić do grania i pokazywać znowu, że jest tą wartością i że należy mu się gra w reprezentacji. Ja myślę, że tutaj przepaśne nasze bardziej koty te grubsze, tak jak o Peter tutaj mówię, Fabian czy Zator, to im się należy na pewno jakiś taki bardziej na dłuższym dystansie odpoczynek z racji tego, że są bardzo mocno wyeksploatowani i to organizm... Fabiana szybko zmrożą tam w Nowosybirsku. No tak, w Nowosybirsku, Miśka sobotę, tam... W sobotę się wita ze Syberią. Miśka wywiozą pewnie tajfuny do Japonii, także no to wiadomo, że to jest profesjonalizm. Dzisiaj ze zrozumieniem w klubach to będzie bardzo ciężko, bo to są profesjonaliści. Oni tam zarabiają pieniądze, więc też nie będzie taryfy ulgowej, jeżeli Misiek jedzie do Japonii i on jest tam głównym filarem, załóżmy, ciągnącym cały... Ale tam nie będzie musiał, Krzysiu, tam nie będzie musiał chodzić po fabrykach, domach dziecka i nie zdawać wywiadów, ogród i dom. Ale ja spokojnie mogę pochodzić za nich. Proszę bardzo. Słuchaj, ja się nie spodziewałem, że tak szybko mnie zdetronizują, że będziesz do mnie mówił, były mistrz świata. No mi to dzisiaj ciężko było powiedzieć. Mówiłem ci, że jak ci mówiłem młody, to się nie bufon, bo teraz jak usłyszysz młody, to będziesz dumny. Dokładnie. Panowie, musimy kończyć. Ja już się z wami umawiam na taką późniejszą analizę. Teraz, tak jak dzisiaj, Wojtku, powiedziałeś, dzisiaj na wesoło, cieszymy się, jesteśmy mistrzami świata. Polska Polonia! I ja obiecałem, Wojtek, że naszym słuchaczom, że ty krzykniesz to. Jesteśmy mistrzami świata. Ale nie... Jesteśmy mistrzami świata! Tak jest! Ale Wojtku, ja mam jeszcze, nie wiem, czy Igła się ze mną zgodzisz, ale Wojtku, jeszcze teraz osobiście do ciebie. Ja chcę
takiego drzyzgi, jak był na tych mistrzostwach świata. Jak chce drzyzgi, który się denerwuje na antenie, który w sposób merytoryczny ocenia. No przecież ty się wydarłeś na w finale na Piotrka Nowakowskiego, ale taka jest twoja rola. I ja bardzo cię proszę, dobrze, że go nie zabiłem w windzie. Przenieś troszkę tego entuzjazmu na ligę, żeby nie było takiego kadziolenia. Ty chcesz mnie wystawić naprawdę na ciężką próbę. Ty pamiętaj, że na lidze to ja muszę się zmierzyć kibicami dwóch klubów rywalizujących. Za Polską to się kibicuje i komentuje najłatwiej, a zakomentuj mecz Asseco Resovia Jastrzębski Węgiel i pochwal kogoś z Jastrzębia i spotkaj się z Resowiakiem w pasiaku. No to fajnie. Igła to najlepiej wie. Jeszcze nie, jak mu spod świadomości słowa. Nie, dlatego Igła nie będzie komentował meczów rzeszowskich, tylko ja teraz, bo nie ma Fabiana, a on niech dmucha do Gdańska albo do Szczecina. Okay. Jesteś zawsze w Rzeszowie mile widziany. Dziękuję, dzięki. Dzięki za to, Wojtku, tobie dzięki naprawdę, bo dodawałeś do tej niesamowitych emocji takie trzeźwe spojrzenie, ale jak się drzyzga zdenerwował, to myśmy wiedzieli dlaczego. No myślę, że jeszcze trochę tej energii, że tak powiem, i pasji we mnie jest, ale na lidze może będzie bardziej merytorycznie, żeby trzymać jakiś taki ten właśnie ekspercki styl, a jak się komentuje kadrę w takich wydarzeniach, no to serducho jest ważniejsze i myślę, że nie chcielibyście zobaczyć SMS-ów, jakie dostawałem po krytyce śliwki. Nie, po słynnych koszulkach. Może skombinuj sobie jeszcze jakąś koszulę na ligę. No, wkombinuję sobie, chyba kupię taką sieciówki, wiesz, jednakową, żeby już nikt mnie nie rozróżniał, mundur to wezmę. Nie, bo hasło o śmierdzącym capie to też przejdzie do historii. No, ale wiesz, dziwnie się ode mnie, dziwnie nie odsuwał, wiesz, tak dziwnie to, a muszę po godzinie, wiesz, także. Dziękuję bardzo. Cieszyłem się z sukcesu naszych reprezentantów w towarzystwie Wojtka Drzyzgi, Krzyśka Ignaciaka, Igła, no dodasz jeszcze coś na koniec? Jesteśmy mistrzami świata! A też mówiłem. Forza Polonia! Tak jest. Dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Wojciech Drzyzga, Krzysztof Ignaciak, Bogdan Smola. Słuchajcie sportowych relacji na antenie Radia Centrum.